Teatr Polskiego Radia. Zapraszamy na Dzień Chiński w naszym supermarkecie. Zyta Rudzka. Cukier Stanik. Promocja lalki Chinka. W ubranku komunijnym z dołączoną pocztówką z błogosławieństwem papieża. Jedyne 19,99. Zadzigała pilniczkiem sąsiada. Baba z Dallas. Krzywo przyciął żywopłot. Ha, ładne buty, co, panie cukier? W cenie chleba. Z Chin pewnie. Dlaczego nie nosi pani stanika? Życie uczy nas obywać się bez wielu rzeczy. Sam pan to powiedział. Ale chodziło o Łajkę. Tego psa, co go Rusy w kosmos wysłali. Gdyby nie ja, nawet by pan o niej nie pomyślał. Łajka. Na jej cześć był wagon kolejowy, papierosy, szkoły, łaźnia w Leningradzie, gdzie wszyscy mogli się demokratycznie wyszorować. Oprócz personelu. Personel myje się w domu. Gdzie ten autobus? Chyba nie kupiłaby pani tych chińskich. Żadnej kultury szycia staników. Nigdy nie założę stanika. Patrzę na pani smętne piersi, pojmane ziemskim przyciąganiem i żal mnie ogarnia. Wcale nie są smętne. Dziecko, mówiąc smętne, miałem na myśli tę drażniącą szczyptę melancholii, która dekoruje moją duszę, kiedy patrzę na ten cud natury, barbarzyńsko przykryty jedynie bluzeczką. Pani piersi domagają się godnej oprawy. Są jak... Już nic o stanikach, okej? A chiński stanik? Szmatka z trokami. Sprzączka wszyta nierówno i emituje szkodliwe promieniowanie. To morderstwo w chińskim stylu. Ojciec opowiadał mi o Łajce. Znaleziono ją na ulicach Moskwy. Błąkała się. Malutka. Doskonała, żeby ją wystrzelić w kosmos. A ta ich muzyka... Chóry kotów po Walerianie. Czy kto kiedy słyszał chińskiego Chopina? No wreszcie. O. Nie do wiary. Nawet 60 dają? Aha. Zara dziecki odkurzacz Łajka i to zepsuty. No. Na pewno? No tak, pani Miro. Co to się porobiło? W supermarkecie nówki są po tyle. W promocji. Ogolić się chcesz? Nie. Dziszki mam w noclegowni. Fryzjer, ciepła woda, gratisy do golenia. No, zupa na gnatach. Żyć nie umierać, kurczę. No. A tu żyć się nie chce i... Umierać też nie. Bluźnisz? No, 2 lata, jak się tułam. Córkę widziałeś? Prawie panienka. Komu nie będzie miała? Jakiś prezent się należy. Ślubna do domu nie wpuszcza. O, ona teraz wielka dama. W seks-shopie się rządzi. Kondomy zamiata. Może ona się tam kurwi, nie sprząta. A kto by ją chciał? Tam same ładne pracują. Ty już nie pamięta, jak ją od wody odciągnąłem. Wstydzi się mnie. Córkę szczuje. Chciałem pocałować, uściskać, a mała, śmierdzisz. I ona zaraz won od dzieciaka. I jeszcze będzie cię błagała, żebyś z nią był. Za kilka lat nawet do zamiatania kondomów jej nie zechcą. Podjadłem hiszpańskie kiełbasy. Pieprzu na walili, że pysk poparzyłem, kurczę. Żeby bułgarskie rzucili. Od bułgarskich mężczyzna jest mężczyzną. Nie trzeba mu polopiryny w wódce rozpuszczać, żeby wystrzelił jak szampan. Mira, kto przyszedł? Klientka? Uliczny. Jeść daj, ser kupiłem. Już dałam, Dawid, dałam. Śpi. Jak przyjdzie klientka, obudzę. Akurat klientka mu przyjdzie. Oj ty Boże, ja też sobie marzę. Pieniążki bym chciała. Już ani miłości, ani występów w telewizji, ani żeby lekarka z drugiego mi się odkłaniała, ani za dziadówkę miała. To nawet
Do 60 dają, mówisz? 50 na pewno. Tyle pieniążków. Na 2 ondulacje by starczyło. Ale niechby dawali i 100. Jak dla mnie, nie ma na niego ceny. Żadnej. Z takiego odkurzacza to i sputnik można zrobić. Może nazwali Łajka, bo i psa w środku upchasz. Ślubny go dostał od głównej sprzątaczki z domu partii. Za jednym zamachem salę plenum odkurzasz i 4 piętra gabinetów. Dopiero wór trzepiesz. Psia jucha, kurczę. Musiał sporo dać, nie? Wymienił za staniki. W sklepach było tylko takie barachło, 2 berety i tasiemka. Spadochrony, nie staniki. A u nas w pracowni cacuszka. No ale taką torpedę oddać za staniki? A chłopie, jesteś, nie rozumiesz. Było tak. Główna sprzątaczka dorwała męża z kochanicą. Łajdaczyli się pod zdjęciem synka z pierwszej komunii. Na ścianie synek niewinny ze świecą poświęconą, a ten wkłada i wykłada. Ale sprzątaczka spryt uruchomiła. My za tę Łajkę takiej ładownice piersiowe obstalowaliśmy, że cymes. Natarła się sokiem z marchwi, ubrała w ten stanik, stanęła we framudze na gusieńka, tylko w staniku, i mówi: podziwiaj, korniszonie, czego mieć nie będziesz. Ten się zapalił do miłości, a ona myk za frak i wyrzuciła drania z domu. Ja ciech, ale takie cacko, taką torpedę wycyganić z domu partii, to już łatwiej teraz z supermarketu podprowadzić. Kiedy Łajka zniknęła, sprzątaczka na dyscyplinarkę. Bo to narody ZSRR dla narodu polskiego dały ten odkurzacz w darze. Darła się, że ona samotna matka, 3 dzieci, a każde z pijakiem i dziwkarzem zrobione. A oni, jak nie ma Łajki, wynocha z roboty i mieszkanie zakładowe oddać. No, ale jak zaczęła litanie do Najświętszej Panienki w niebogłosy wygłaszać, od razu darowali, żeby tylko propagandy Matki Boskiej w domu partii nie było. Tak, to kawał historii, chociaż stary szajs. Ja go, pani Miro, będę naprawiał. Planety zagracać nie można. Jak coś już jest, ma żyć wiecznie. Nie ma wody? Zepsute. Ledwo otworzyli, już nie działa. Jakby u pani w chacie 2000 ludzi dziennie kiblowała, z tego 500 myło po tym ręce, to jaki kran by wytrzymał, co? Dziś baba kapu poszła na całość, kochana. Związała mnie. A kiedyś to w 10 minut moja by była. Baba kapu by się przeleciało. Tak miałem pracę. To do mnie był inny chłopak. Każdą umiałem zagaić. Dowcip się kleił, kulturka z najwyższej półki, ubranko pod kolor. Nawet hobby miałem, grzyby. A teraz, kurczę, jak się człowiek za puszkami nachodzi, to żygać się chce. Jak ma coś jeszcze zbierać? Za co dziś? Za kredki. 25,90 zagraniczne. I za murzynkę w białej sukience. No, dla córki. Chciała hulajnogę na komunię. Kolega miał podprowadzić, ale tydzień już go nie ma w noclegowni. No i na tej murzynce wpadłem. A chce mnie pan jutro do pomocy? No. Buty muszę podprowadzić. Niszczą się od trepowania puchni. 2 miesiące, kurczę, i po zelówkach. Na pociąg też się polecam. Jako przewodnik niewidomej jedzie pan za darmo. Aha. Biorę 20% od biletu. A pani to gdzie by chciała pojechać? Dokąd? Nie ma dokąd. Moje życie to jeden wielki szajs. Kochana, każdy szajs da się przejść.
Dawid, co u mnie nowego? Nic nie zauważyłeś? Na głowę patrz. No większa niż wczoraj, no. Godzina 40 na wałkach. Włosy mam teraz niepodatne. Kiedyś kwadrans i mogłam iść między ludzi. No co? Co się gapisz? Kto zapłacił za ten hełm? Dawidek ci przysłał? Nie muszę, od syna. Dawidek najważniejszy w całym wieżowcu. Na krechę wzięłam. Zapyta, co nam przywieźć, to powiem czekoladki belgijskie. A wtedy on, co Dawidowi? A ja, że nie wiem, bo on nigdy niczego ani sobie, ani innym nie życzy. W końcu się uprze, no to powiem, że skoro jesteśmy rodzeństwem, to pewnie też czekoladki? Niech lepiej przyjedzie. Nóg nie czuję przez ten sukinsyn supermarket. Dużo chłamu naszyli pod Pekinem? Dużo. Są spięte po trzy. Biały, czarny i wszechownice. Brzydkie. A wiadomo, chińskie, no to brzydkie. A jak Dawidek przyjedzie, zapytam, kiedy zostanę babcią. On nie ma czasu dzieci robić. W ciebie poszedł. Pomrze bezdzietnie. Nic po nas nie... Jak to nic? Przecież ja na moje staniki gwarancję daję 250 lat. A po co komu stanik, który ma 250 lat? A ty zawsze taka sama. Ale beze mnie ani rusz. Mira to, mira tamto. Nawet jak Dawidek chorował, to nabzdyczony byłeś, że przy dzieciaczynie siedzę. A jak miałem sobie z tym wszystkim radzić? Sam, do cholery. Jaki to był kiedyś tłok. Pamiętasz? Aktorki, spikerki, żony towarzyszy, cichodojki ze strady, kurwy z grandu, prywatna inicjatywa. A żurnale z NRD? Przywoziła je ta, co miała numer 75, miska C. No tak. A byliśmy jak rodzina. Wymieniałyśmy się przepisami na ciasto, jak dzieciaka oduczyć obgryzać paznokcie, gdzie skrobankę zrobić, jak wołowinę zawekować. A jugosłowiańskie sardynki od tej z 90D, pamiętasz? Jeszcze dziś ten smak. Tyle pracy. Ręce drętwiały, bolały nadgarstki, łzy kapały, a ja szyłam. Cały czas, nawet w ciąży, nawet jak miałam rodzić, a on zmarł. Zmarł? Zachlał się. Jak możesz? Złożył ręce na stole w stołowym i zasnął na wieki. Wątroba mu eksplodowała, śledziona uszami wylazła. Twój jedyny szwagier, a ty o nim tak? Dla mnie zostawił całą rodzinę. 14 rodzeństwa. Też bym zostawił, jakby mnie matka budziła w południe, żeby oszczędzić na śniadaniu. Za miłością gnał do obcego kraju. A Bułgar o sercu jak papryka gorącym. Krew południowca. Jemu tu zawsze było zimno. To musiał na parstek wódki. A że nieśmiały był, to i dla kurażu na drugą nóżkę. Zazdrosny był, że go nie przyuczam. Szajbus. Siedział i gapił się na palce. Dureń. Do kroju stanika nie dobra ręka potrzebna, tylko serce. To był twój szwagier. Staniki wynosił. Na boku handlował. Każdy chce jakoś żyć. Wiesz, on się dla mnie jeszcze w Bułgarii nauczył białego misia. Biały miś dla dziewczyny, którą kochana. Po co żyć, Mira? Łajkę mi na imieniny dał. Jak odkurzałam, to tak się gapił na moje kolana, jakby właśnie bułgarskiej kiełbasy się nażarł. Po nocach nie śpię. W markecie to najgorsze te kamery. Na pewno już mnie mają na tych taśmach. A będziesz się przejmowała, jak cię złapią. Wiesz, co ma zrobić. Aha. Będę gadać numerację naszych klientek. 70B, 65, 80D. No, nie martw się. Bo ja się wtedy martwię i nie śpię. A ja muszę spać. Mira, bo jak nie śpię, to mi się szyć chce, rozumiesz? Coś mnie się w środku. Przecież ja się
Nic a nic nie martwię, tylko sny mam. Baba Kapo prowadzi mnie na zaplecze i przywiązuje do krzesła. Chińskimi stonikami dusi, ćwiartuje, pali, miesza w worach z torfem dla paproci i układa na dziale balkon i ogród. Durna. Szycie biusto nasze mnie ratowało. Mira, ty nigdy nie szyłaś. Ty mi pomagałaś. Te lamówki, ażury, kokardki, nylonowe koronki, koraliki. Żyłam jak w bajce. I pomyśleć, że jak byliśmy dziećmi, mama gotowała nam zupę z jednej cebuli. Daj spokój. Złote nitki, cekiny, perełki. Dlatego nazwałam synka Dawid. Po tobie. No, trudno, żebyś mu dała imię ojca. Odur. Todur. To porządne bułgarskie imię, dumne i piękne. Nie słyszysz tej siły? Todur. Dobrze, że na wczasy pojechałeś do Bułgarii, a nie do Chin. Oh. A ty całe życie siedziałeś tu. Zresztą, nawet gdybyś pojechał, z żadną byś nie wrócił. Na miłość boską, Dawid, zmarnowałeś sobie życie. Przecież widziałam, jak klientki na ciebie patrzyły. Każda by chciała. A jak brałeś miarę, myślałam, one tu przychodzą nie po to, by sobie obstalować stanik, ale żebyś ty je dotykał. Przychodziły, bo jestem najlepszym krawcem staników w tym kraju. 25 lat z rzędu złota haftka. Nie było dla mnie konkurencji. No i co z tego? Teraz one niańczą wnuki i nawet im przez myśl nie przejdzie, że znowu mogłyby obstalować sobie staniczek i jeszcze coś przeżyć pod twoimi palcami. Jest tylko jeden mistrz, ja. Ale to już nikt nie przychodzi. Jemy jak dziady. Wiesz, jak się kiedyś za mną mężczyźni oglądali? Jak się obcierali w tramwaju, chrząkali, gwizdali. A jak wylądowałam? Ondulacja raz w miesiącu. I to nie we francuskiej sieciówce, tylko na krechę u Lusi. Tak, Yunnan? Kupiłeś znowu? Kiedy do ciebie dojdzie, że w tym domu nie może być nic chińskiego. Nic! Samą mnie zostawisz na tym okropnym świecie, gdzie uczciwej kobiety nie stać, żeby się raz na tydzień we francuskiej sieciówce wytapirować. Nie zostaniesz sama. A właśnie. Mam syna. I zamierzam poprosić go o pieniądze. Ani się waż. Dawidek ma pieniądze. On nie ma żony, nie ma dzieci. Nie ma upodobania w hazardzie i nie pije. Nie wiem, w kogo się wdał. Dawid, on nawet nie pali. To na kogo ma łożyć? Nie po to rodziłam go przez 40 godzin. Od dzieci się nie bierze. Dzieciom się pomaga. Jak to zrobisz, wygnam cię. Rozumiesz? A wygnaj mnie, rodzoną siostrę. A ja głupia codziennie ryzykuję dla ciebie. Zabieram do supermarketu nożyk i pach, pach. Przejeżdżam po całej stercie chińskich biustonoszy. Sztuka po sztuce. Niech płaczą 4 miliony Chińczyków. Niech całą partię chińskich staników szlak trafi. Że nawet przecenić nie można. Na niższą półkę położyć. Z keczupem skleić i sprzedawać po 2 w cenie nie jednego. A jak mam dorwać Chińczyka, kiedy on jest w Chinach? Dziś prawdziwy krawiec może iść do piachu. Zamiast biustu jest ta galareta, która w samolocie wybucha. Kobieta, zamiast myśleć, jak swojemu biustowi dogodzić, kombinuje, jak tu uzbierać na największą galaretę. A co mają zrobić mężczyźni, którzy lubią pod dłonią klasykę? Już mnie szantażujesz. Bo serce mnie boli. Zawsze cię boli, jak się sprzeciwiam. Teraz to kobiety za nic poczucia piękna nie mają. Wali taka nożem, gdzie popadnie. Ser się strzępi, a ona gada z drugą, która do tego ma krusty. No. Kto taką do handlu dopuścił? No, kiedyś nikt by jej nie pozwolił się do jedzenia zbliżyć. Krzywy ser, jak to jeść bez obrzydzenia? Jesteśmy na rynku cały wiek. Trzeba urządzić jubileusz.
Tu trzeba zwijać interes, a nie jubileusz obmyślać. 100 lat! 6 dni w tygodniu po 8 godzin minus 1 dzień na pogrzeb ciotki. I ja mam jubileuszu nie urządzać? Gdyby nie ja, Lodzia Szmagielewiczówna nie zdobyłaby złota na olimpiadzie w Tokio. Miała takie cyce, że już na 2 metrze pokonałaby ją siła grawitacji. Gdyby nie ja, Nina Szczebiot nie miałaby odwagi przejść przez całą amfiladę w samym staniku. A tak, to kolejki na jej film ustawiały się od 6 rano. Mam się wstydzić mistrzostwa? Zapomniałeś o Władzi. Zrobiłeś jej taką uprząż, że wreszcie mogła się pocałować na scenie. Miała takie cyce, że partner mógł się zbliżyć tylko na metr. Władzia, głos 4 oktawy. Gołębie serduszko schowane w zaciszu wielkich pierzyn. W moim biustonoszu La Scala zdobyła. Piersi miała takie wrażliwe. A brodawki granatowe, elipsowate, jak guziki. A trzeba było nacisnąć. Śmiej się, śmiej się, śmiej się. Płakać trzeba. Teraz kobiety nie mają już takich piersi. O, kiedyś były jakby wypchane puchem synogarlic. Kiedy brałem miarę, robiłem się taki senny, niewyrazobliwy, gotowy do utulenia. Opuszczały mnie wszelkie troski. O. Szczęście to jest bardzo higieniczna sprawa. Nie potrzeba zdolności, dobrego losu ani uśmiechów Boga. Szczęście można nabrać w płuca jak tlen, ale potrzebne jest do tego coroczne wstąpienie na górę, na wierzchołku. Napełniasz się ożywczym powietrzem, które jak śmietanka zbiera się na najwyższym poziomie. Jesteś szczęśliwy. Dlatego raz w roku ponad 1 300 000 000 Chińczyków wybiera się w podróż. Wszyscy wędrują do góry Huashan w prowincji Shuangxi. Ale ci, co jeszcze tam nie weszli, a bardzo chcą, nie mogą, bo góra pełna jest ludzi, którzy chcą już zejść na dół, ale też nie mogą, bo droga w dół zajęta jest przez tych, co chcą wejść na górę. L, 65C, 69B. Koniec, kurwa, tej wyliczanki. Każdy mi tu pojeba, zgrywa. Śniła mi się pani. Tak samo mnie pani związała. Ile ja się ludziom śnię. A najbardziej to tym, co wpierdalają batony po 0,69. A ta naraziła sklep na dużo większe straty. Ja tylko chciałam przymierzyć, a że się rozpruło. A co? Wierzbi? Ponad 100 staników dziennie? A że się rozpruły. Niech weźmie torebkę, sprawdzi, czy czegoś nie brakuje. No już tutaj, a ten nożyk, co to jest? Co to jest? Dowód w sprawie. Na wszystkich monitorach mi się wypyszcza. Tekstylia AGD, potem ogrodniczy kosiarka do koszyka, że niby zamożna dom z ogrodem. Takie zabawy to w osiedlowym, rozumiesz? To jest sklep wielkopowierzchniowy. To jest profesjonalna służba ochrony. Zapłaci za to, Marcin. Ile? A co? Kalkulator mam we łbie? Z głowy to mogę batonowców podliczyć. Baton 0,69 dochodzi 20 zł grzywny, 100 zł kosztów postępowania razem 120,69. Tu szkody, rzeczoznawca musi oszacować. Zapłaci! Za fachowca też. Wycinanie pluskiewstw w tylu górnych żeńskich. Ja tu widzę kryminał. 70B, 60C. I co? Co? Myślałaś, jak pluskwa wycięta, to na kasie nie zadzwoni, tak? Tacy ludzie są, kurwa, prości. Ja mam takie ręce, takie dziwne ręce, same się rwą do jakichś wycinanek, bo ja jestem artystka. Artystka? To do pizzerii. Malować bluszcze na ścianach. Przecież się kwalifikuje na zastosowanie środka przymusu bezpośredniego. Co ja nie
garściami wpierdalają suszone owoce, mi tu wciskają, że degustują i kody kreskowe zmieniają. Z podpasek 1,99 na schab bez kości 16,99. Ja nie. Tak, tak, tak. I wszyscy coś żują. Gumy, batony, orzechy, ciastka, pakowane ciastka na wagę, rodzynki sułtajskie. Wszystko zmoczone. W kabinach kopulują jak zwierzęta. 75 D, 80 C. Co mam zrobić, co? No recytywa z 200 kasek, ta na każdej główna rola. Ja miałam bardzo trudne dzieciństwo. A ja to co, królewna? Ty popatrz tylko na monitor. Patrz, no, jakie to wszystko państwo się zrobiło. Grzeczne, wyuczone po uniwersytetach, ale ledwo wezmą koszyk, to już coś żrą. O tym się mówi, że to personel wynosi te sztuczki na litość. Taka jedna to wprost gada, że lubi coś podkręcić. Z nudów kradnie i oczko mi puszcza w kamerę. To chore. Dzień w dzień kary płaci, koszty postępowania, wszystko. I znowu myk. Zboczenie. Ja tu nie pracuję, a grób sobie kopię. Ty, bambus, co? O azyl prosisz? Sklepu od ambasady nie odróżniasz? Ja jeść w ten zimny kraj 2 lata... Od wojny uciekać. Nie może zatrzymać się, uciekać cały czas. A, taki ładny chłopiec. Podobno używacie wody zamiast papieru toaletowego. Dlatego na pustyni wody brakować nam właśnie. Ja nie mogę. To co jeszcze, koleżko babu, znowu powiesz? Mieszkamy na palmach. Żona na palmie, a teściowa też? Z bananem w dupie. Ja nie mogę. A wasza ambasada jest na najwyższej palmie. Nie podoba się to? Wynocha. A ta wasza narodowa zupa, ten rosół, to żadna zupa. Niech wynocha. Tłusta woda to jest. Niewynocha. Ja ich znam. Tylko czekała, aż go jebnę, żeby skargę napisać. Ludzie w markecie robią się lepsi. To się błyszczy. Tyle rzeczy. Coś przecenione z wyższej półki na niższą rzucone. Myślą, co mi tak gorąco. Zdejmują czapki, płaszcze, a ich zalewa ciepła fala szczęścia. Mogą sobie dotknąć, czego tylko dusza zapragnie. Pooglądać, pomacać, pomarzyć, że kupią. Kupią, ty! Wyniosą między jajami. Myśli taki, że jak nie pójdzie w niedzielę do kościoła, to umrze, a tu wrzuca do gęby za gratis i myśli, że bez grzechu. Pani jest zbyt inteligentna, żeby nie wiedzieć, że jedzą i kradną ze smutku. Człowiek kupuje, bo mu reklama każe, a kradnie z czystej potrzeby serca. Jak człowiek kradnie, wtedy najbardziej jest sobą. Tym właśnie różnimy się od tuńczyka. Że co? Te kilka procent, których tuńczykowi do nas brakuje, to tęsknota. Bez tego bylibyśmy tylko lichym zlepkiem białka skręcającym się w kosmosie. Ja pierdolę, co pani? Miłości pani trzeba. Kiedyś to bym pani naraiła cudownego bułgarskiego chłopca, jakbyście zjedli porządne śniadanie ze smażonej bułgarskiej kiełbasy. Po takim śniadaniu 3 razy ziemia się pod panią trzęsie, a po pracy znowu bułgarska kiełbasa i 4 razy się trzęsie. Jakby tak było, to ci ludzie wydaliby się pani cudownymi istotami. Ja sam nie wiem, co mam z panią zrobić. Coś pani pokaże. To stanik dla nieśmiałych kobiet, które wstydzą się wyznać mężczyźnie, że wielbią dręczyć swe ciało. Ha. Różowe. A, jest pani wrażliwa. Czuję energię koloru. Nie wiem, czy się zdecyduję. Ten model wybierają kobiety uległe, oddane, szczęśliwe tylko wtedy, kiedy są nieszczęśliwe. Zrodził się z moich wieloletnich studiów historycznych nad gorsetem. Cicho tu. W
Całe życie dotykałem kobiet. Wysłuchiwałem ich historii. Chciałem, by spełniło się to, z czego nie zdawały sobie sprawy. Coś, co jest uśpione. Klientki przychodzą, bo chcą pasować do męskich fantazji. A ja sprawiam, że chcą mieć własne. Może pan wziąć miarę? A, wiedziałem, że się klientka zdecyduje. Co to? Dmuchawa. Ogrzewam dłonie. Ma pani piękne piersi. Wisienki. Piersi dziewczynki 12-letniej. Poznał mnie pan? Na przystanku. Jak tylko pani do mnie podeszła. A ja rozpoznałam zapach pana pracowni. A kiedy straciła pani wzrok? Kilka dni po tym, jak tu przyszliśmy, to był wypadek. Ten mężczyzna odebrał stanik. Przyszedł sam. I dał mi go tego samego dnia. Pasował? On był zadowolony. A pani? Bardzo. Stałam przed lustrem tylko w staniku moim pierwszym. Bardzo mi się podobał. Lepiej byłoby to ukryć. Może właśnie dlatego to mi zrobił i powiedział o nas matce. Zapytałem, ile pani ma lat, a pani, że 12. A wydawała mi się pani dużo młodsza. Podobno dzieci, które się boją, wydają się młodsze. Ja się nie bałam. Bała się pani. To nieprawda. Bała się pani mojego spojrzenia, mojej siostry, która nie chciała na to patrzeć. To nie był strach, ale przeczucie. On tak bardzo chciał mnie ubrać w pana stanik, a ja pragnęłam, żeby na mnie patrzył. I kiedy tu weszliśmy, nasz sekret nie był już tylko nasz. To nie było złe. Było czyste. Ale nie mogłam już się tym cieszyć. Czasem zastanawiam się, o czym myślała moja matka, kiedy jechała coraz szybciej i szybciej. Tak jakby chciała zagłuszyć mój krzyk. O czym myślała, kiedy już wiedziała, że nie wyjdziemy z tego zakrętu? Karoseria wbiła mi się w oczy. Mój świat jest pełen nugatawych belgijskich czekoladek, zagranicznej słodyczy od mojego synka. Ze złotek zrobię wielki łańcuch. Na jubileusz. 100 lat pracowni Cukierstanik. Od razu poczułam z panem sztamę. Ja też mam rękę do cyca. Stoi przed panem mistrzyni Europy w dojeniu sztucznej krowy. 20 litrów na minutę. U nas, braciszku, mówi się, że myślenie ma kolosalną przyszłość. Ale w Chinach dodają, dlaczego dopiero przyszłość? Szmondaki. Ty możesz sobie żyć w przeszłości. Ale ja... Wiesz, dlaczego zrobiłam sobie dziś ondulację? Dla draki. Mnie jeszcze ktoś chce. Wierzy, że mogę mu dać słodycz. Wejdź, Link! Wejdź! Nie wstydź się. Powiedz to, co mi powiedziałeś. Wyglądasz jak kobieta ze starego obrazu. Z działu papierniczego przyniósł mi pocztówkę z Dziokondą. Zrozumiałam. Ktoś, kto wygląda kubek w kubek jak Dziokonda, nie może całe życie ślęczeć w nieczynnej pracowni staników. Ale my mamy czynne, Mira. Od 9 do 18. Ktoś mnie chce. Nawet zagraniczny. Odmawiasz pracy w pracowni Cukierstanik? Pracowni, która należała do twojego ojca Mordechaja Cukiera, a potem została oddziedziczona przez twojego brata Dawida Cukiera, dzięki któremu zakład przeżył swoje złote lata. Odmawiasz? Odmawiam. Boję się, ale odmawiam. Nie będziesz kontynuowała pracy w dziale zwalczania konkurencji? A? W dziale do spraw zwalczania chińskiej konkurencji? Nie mogę. Chcę być dobrą żoną. A teraz jest ktoś, kto widzi we mnie Dziokondę. A więc poddajemy się jak tchórze.
walkowerem oddajemy rynek. Ulegamy Chinom, bo ty 24 godziny na dobę zamierzasz dogadzać Amantowi. Ja nie mogę już zwalczać chińskiej konkurencji. To godzi w moje osobiste interesy. Pracuję od 8 roku życia jako mały chłopiec. Powiedz, Link, jak mnie gonili, jak się schowałam na AGD w lodówce, jak mnie wyciągnąłeś. Ej, to ja panią wyciągnęłam, a ten chiński tylko panią wykupił. Todur też nie miałby nic przeciwko temu, że po tylu latach ułożę sobie życie. Ty myślisz, że można mnie kupić, Chinolu? O nie. Tu jest kasa za Giocondę. Ja nie wezwałam policji. Proszę. Tu są nagrania. Wyniosłam ze sklepu. Nie ma dowodu? Nie ma pietla dla Giocondy. Pani stała się dobra. To przez panią. Pani Miro, poczułam łomot w sercu, kiedy ten z kasy przyszedł. Łomot w sercu? Patrzył na mnie, gniótł mankiet i mówił, że nie wyrabia. Sikać mu się chciała, a tu kolejka nie maleje. Dzwoni po kierowniczkę, ta wściekła, przerw nie ma. To męczy się, obsługuje, a każdy pisk tego kodu to mu się bardziej chce. I ja już, o Boże, chciałam tylko mówić tak jak on i w dupie miałam bezrobocie, bo on tak mi to opowiadał jak człowiek człowiekowi. No... Zrobił pod siebie i go wyrzucili. To do mnie przyszedł zwierzyć się. Szczerze, jak kasjer o ochronie. Potem wstał, dziękuję, powiedział i cmok w dłoń. Widział w pani kobietę. Kobietę, która zdejmuje kamień z jego udręczonego serca. No i wyszedł. Następnego dnia siedzę i coś mnie... Nawet w monitor nie patrzę. A co mi tam? Niech żrą, co chcą. No. A przez cały tydzień czekam, a tam nie przychodzi. Wychodzę pod sklepem, zapalę 2, że może przyjdzie. I tylko o nim, że już go nigdy nie zobaczę. I łomot w sercu. No jakby kto kilofem po sercu walił, to na sklep idę w mundurze i żuję, wpierdalam batony, szynki, co podejdzie cały czas. Nawet jak mnie wyprowadzają, na zapleczu lekarz w mordę mnie bije, bo pod psychiatryk podpadam. Pani jest taka rozświetlona. No, bardzo. W domu matka płacze. Nie masz pracy. Gdzie ty teraz znajdziesz? A ja położyłam się i dalej o nim marzyć. Jak mi kupuje ciuchy, na wczasy bierze do Paryża. Na rzekę bym pojechała. W podróż poślubną z moim chińskim harmonistą. Może ty tego Chinola z promocji wyciągnęłaś, co? Na wieś do dziadu. Sentymentalna. A co? Człowiek nie ma już prawa do swojej rzeki? Wczoraj śniła mi się wielka góra z chińskich zupek na Księżycu. Chińczycy zwyciężą. Pani Miro, legalną robotę znalazłem. A ja już cię chciałam do Chin sprowadzić. Tyle tam ludzi, to i puszek więcej. Portier w hotelu. Z tego szczęścia całą noc puszki zbierałem. Nie mogłem się zatrzymać. No i biznes wymyśliłem. Powiedzcie, co lubicie? Teraz czy wczoraj? Kiedyś to miałam podatne włosy. Kwadransiki gotowe. Tydzień temu to było. Siedział i mówił, potem wstał, pocałował. Panie cukier, co pan woli? Wczoraj czy dziś? 100 lat pracowni cukier Stanik. 100 lat. No to będziecie mieli wczoraj. I jeszcze będą wam za to płacić. W bogatych krajach jest jak nie w życiu. Wszystko piękne jak z obrazka. Śliczni ludzie, nie ma śmieci, szczyn ani żgowin. Bramy pachną, sklepy porządne,
sery równo ukrojone. Nikt nie kradnie, a jak już to dla adrenaliny. Bezrobotny rencistka albo emerytka może uczesać się w sieciówce. Nikt nie bierze na krechy. Niewidomi nie muszą dorabiać wożeniem tramwajami różnej swołoczy. Krawiec nie klęka przed chińskim wyrobem stanikopodobnym. Puszek po piwie od zajebania, tylko iść i zbierać. W bogatych krajach jest jak nie w życiu, ale... Ludzie nadal skaczą z mostu, pięknego jak z pocztówki. Świeże ondulowane łby w piekarniki wkładają, żyły w jacuzzi otwierają żyletkami, strzelają sobie w łeb ze sportowego karabinka, wieszają się na linach własnej żaglówki. Bóg umarł i Marks umarł. I dlatego my też czujemy się kiepsko. Witajcie w kraju realnego socjalizmu. Nie żałujcie, że wydaliście 10 euro na bilet. Czeka was podróż w przeszłość. Zdjąć buty, założyć kapcie. Żyje Marks i żyje Bóg. Tylko tu, u nas, zapraszam. Tu jest sklep. Każdy musi zakupić pamiątki po 10 euro. Dolary też przyjmujemy. Proszę, please, pażausta. Voilà. Ogórki, wódka i szarlotka. Obraz z Marksem i Bogiem na rewersie. Sprzedajemy imienne zaświadczenia o zgłoszeniu roweru do rejestracji. Mamy talony do sklepu PHG Konsumy uprawniające do zakupu kalesonów. Kultura jest, bananów w sklepach nie ma. O bananach można poczytać w książce obywatela Fiedlera Arkadego. Dzikie banany, 20 euro. Przechodzimy dalej, dalej. Ej, słuchaj. To prawda, że u was Murzyn wymyślił mopa i został milionerem? A to był kobieta ciemnoskóry, a dla kobietki nie każdy ma dwa końce. Tak, pieniążki leżą na ulicy, wystarczy się schylić. Link, powtórz to, co mi opowiedziałeś na dziale kiełbasy świata. W latach 70. mój ojciec Hugh Link w ramach wymiany biura politycznego pojechał do Bułgarii na targi spożywców. Przyniósł stamtąd żonę i przepis na kiełbasy. Bułgarskie kiełbasy bardzo nam smakowały. Powiedz swojemu szwagrowi, o czym musi pamiętać, jakby się wybrał do Chin. Już się pakuje. Pierwsze. Przed targowaniem cen za pokój w hotelu najpierw zobacz pokój. Drugie. W miejscowościach nadmorskich owoce morza kupuj na rynku. Zanieś je do restauracji, kucharz ci je przyrządzi tanio. Trzecie. Nigdy nie mów, że coś jest tanie. Nawet jeśli jest tanie, targuj się. Świat jest taki cudownie prosty. A oto kobieta oślepiona w trakcie przesłuchań. Co zrobiła ona? Przed przyjściem swojego szwagra nie zdążyła przekręcić obrazu z Jezusa na Marksa. Wtedy wszyscy donosili. Rodzina, nie rodzina. Serce się kraje. Napijmy się. No, proszę. Pijemy Bimber. To wódka domowej produkcji. Jak się czujesz, kolego Bambus? Lepiej niż na palmie. Ty się czujesz jak prawdziwy polski robotnik, który zmienił bieg tego świata. Zagryzamy kiszonymi. Zawsze jak słyszę o psie, którego nauczyli jeść na dźwięk dzwonka, chce mi się płakać. Właśnie tak pani wygląda. Na przemokniętą płaczem. Mogę pana dotknąć? Jaka piękna twarz. Taka dzika. Palimy sporty, papierosy. Czujemy sportowego ducha komuny. Wypijmy za tego, kto wymyślił ustną harmonijkę.
Nie możesz być nieszczęśliwy, grając na harmonijce. W moim sercu i duszy gości specjalna miłość do harmonijki. To uczucie ciche, ale nieskończone. Pięknie. No dobrze, już dobrze. Na koniec! Prawdziwa atrakcja! Unikatowa kolekcja staników za żelaznej kurtyny. Proszę przeszykować książeczki czekowe, ale karty płatnicze też akceptujemy. Czekajcie, czekajcie, a tu? Tu w tej komórce siedzą ci specjaliści, co zbudowali Sputnik. Ten, którym leciała Łajka. Nic nie widać. Bo tam ciemno i tak ma być. Niech sukinsyny cierpią. Nie mówimy im, że Stalin umarł? Widzicie tę dziurę w podłodze? Tu spadł Sputnik z psem Łajka. Zdjęcie w kraterze 5 euro. Zwykła dziura. Mała. Zwykła dla człowieka, ale wielka dziura dla ludzkości. Прекрасная ночь. Ладно. Таких светлых давно не было. А пан, прошу? Моя фамилия Александр Сергеевич Федоровский. А. Доктор ветеринарии по специальности физиологические и бихавиоральные механизмы... Как это сказать? Физиологичные и бихавиоральные механизмы, пристосовавшие зверząt в часе... Во время космических полетов, знаете, мне сделали, ну, опекуном этой Лайки. Опекуном? Да, я ее закрывал в клетку ежедневно меньшую и меньшую. Соденно меньшую? Для чего? Ну, чтобы она не боялась в капсулу входить. Приближалась годовщина Великой Октябрьской революции. Надо было спутника выстрелить. Спешилище се на рочнице революции. Конечно. Не хочу о том слышать. Дурная ты, дурачка. Суки тебе жалко. Ну, о гулагах ты слышала, а? Я теперь уже не боюсь об этом думать. Тоже говорить не боюсь. Ну, держи это для тебя. Кассета? Звукозапис. Полет Лайки. Ну, не бойся, бери ее. Знаешь, ланцухами привязывай. Послышишь, она рвалась. Шамоталась. Пульс собачки тоже записан. Так ты узнаешь, что она не сгорела. Не спалилась? Подохла со страха. Лайки совсем не была. Может быть, они... Тысячи собак на улице схватили и выстрелили, черт знает где, в темную глушь. А мы что, тоже подохнем? Космоса не увидим и, как у вас говорят, пьес «Скулява нога» о нас не вспомни. Эй, ночь прекрасная, но я в звезды смотреть... Не люблю. W Chinach pan był, panie Dawidzie, u siostry? No, byłem. I co? No, owoce morza kupiłem na rynku. Wydały mi się tanie, szczególnie krewetki. Ale oczywiście tego nie powiedziałem. Targowałem się, aż byłem bliski omdlenia. Potem zaniosłem najtańsze na świecie chińskie owoce morza do lokalnej restauracji, a kucharz przyrządził mi je za niewielką opłatę. Ładny pierścionek. Rubin. Rubin, ładny. Oby, piękny, takiego w Chinach nie podrobię. Narzeczony mi przyniósł. Uliczny? No, wciągnął odkurzaczem w hotelu. W Chinach wszystko podrobią, nawet szczęście.
Krystaliczną radość może ofiarować tylko azjatycki festiwal gry na harmonijce. Pani już to ma, pani Miro. Nowa fryzura, nowe szczęście. Udało się. Jak mój chiński harmonista na mnie spojrzał, od razu wiedziałam. Kocha. Mam od serca. Czekam. Nie wejść na wielki mur jest tchórzostwem. Wszystkich nas przepełnia higieniczne szczęście. Pekin utuli wszystkich harmonistów świata. Zagrajmy! Ja w gwiazdy gledzieć nie lubię. Kiedy byłam dzieckiem, lubiłam wynajdywać na niebie maleńki punkt. Niewielkie światełko przesuwało się, płynęło. Tak pięknie, łagodnie przemierzało czarną przestrzeń. Błyszczące światełko. Tak małe, że żeby je zobaczyć, musisz zmrużyć oczy. Uciekało przed chaosem, który chciał je pochłonąć, zniszczyć. Uciekało, a potem nagle, zawsze tak nagle, niespodziewanie, znikało. Na zawsze. Było to słuchowisko według sztuki Zyty Rudzkiej pod tytułem Cukier Stanik. Wystąpili Wojciech Przoniak jako Dawid Cukier oraz Paulina Holc, Maria Robaszkiewicz, Ewa Ziętek, Sławomir Holland, Lech Łotocki, Andrzej Piszczatowski, Zygmunt Sierakowski i Michał Sitarski. Opracowanie muzyczne Mariana Szałkowskiego. Realizacja akustyczna Tomasza Perkowskiego. Adaptacja i reżyseria Andrzeja Piszczatowskiego.